szok i niedowierzanie. Dramat byłego piłkarza Lecha Poznań, legendy tak naprawdę kolejorza, wybitnego piłkarza Mirosława Okońskiego, który cierpi na bardzo ciężką chorobę, praktycznie śmiertelną chorobę, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Mirosław Okoński, a dokładnie jego córka Magdalena Okońska-Rzatkiewicz zorganizowała zbiórkę na popularnym tak naprawdę portalu zrzutka.pl, portal crowdfundingowy, który zbiera pieniądze na różnego rodzaju cele, nie tylko takie charytatywne, ale też inne cele. No właśnie, i jest tutaj zbiórka na chorobę, tak naprawdę godne życie w chorobie Mirosława Okuńskiego, legendy tak naprawdę Lecha Poznań. Tutaj dla tych oczywiście młodszych kibiców, którzy nie kojarzą tego piłkarza, legenda tutaj piłki nożnej w latach 80., 70. Mirosław Okoński, 58. rocznik, kariera tutaj w reprezentacji, co prawda on się nie przebił jakoś, miał tylko 2 gole na 29 występów, ale rzeczywiście no, mówiło się o tym, że potrafił nawet tutaj butami sznurówki wiązać. Szczególnie znany był z występów w Lechu Poznań, później przeszedł do Legii Warszawa, odbywał służbę wojskową. No i występował też za granicą, Hamburger SV, tak, 86 do 88, AEK Ateny, no i później praktycznie wrócił do Polski. No i teraz Mirosław Okoński jest ciężko chory, a mianowicie cierpi na marskość wątroby, straszna tak naprawdę choroba, ale też wszyscy wiemy, tak, że miał swoje przygody, zresztą on sam o tym mówi, nie ukrywa tego, że no miał po prostu problemy tutaj z alkoholem, gdyby nie alkohol, mógłby zrobić jeszcze większą karierę. No i teraz tak, jaki jest opis tej zbiórki? Mirosław Okoński, piłkarz dla kibiców Lecha Poznań, legendarny, od dłuższego czasu znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Razem możemy to zmienić. Celem zbiórki jest zebranie środków na godne życie najlepszego piłkarza w dziejach Lecha Poznań. Były gwiazdor kolejorza choruje na marskość wątroby, która zmusza go do przejścia na bardzo restrykcyjną dietę i zmianę trybu życia. Mirek może spożywać tylko specjalistyczne posiłki, czeka go także leczenie i rehabilitacja. To wszystko wymaga kosztów i na które popularnego Okonia dzisiaj już nie stać. W historii Lecha Poznań nie było chyba piłkarza bardziej kultowego niż Mirosław Okoński, artysta i wirtuoz, zwany Paganinem futbolu, Brazylijczykiem w polskiej skórze. Przez wiele lat był zawodnikiem, na którego na stadion przychodziły tłumy, by podziwiać jego grę, technikę i kunszt. Mirosław Okoński to gwiazda i legenda Lecha, dzisiaj legenda w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Zbieramy pieniądze dla legendarnego piłkarza, aby mógł z powrotem normalnie i komfortowo żyć, aby mógł kontynuować leczenie, rehabilitację i dietę, bez której nie może się obejść. Już 8 maja Mirek przejdzie kolejną operację. Przepraszam, bądźcie Państwo z nim na dobre i na złe. Zebrane pieniądze będą wypłacane na konto córki Magdaleny, która utworzyła specjalnie dedykowany Mirkowi rachunek bankowy. Zrzutka na godne życie najlepszego piłkarza w dziejach Lecha Poznań, stworzona przez Magdalenę Okońską-Rzatkiewicz, córkę Mirosława Okońskiego. Widzimy tutaj 1300 udostępnień. No i tutaj właśnie cel jest taki, że jest to zebranie kwoty 50 tysięcy złotych, natomiast zebrano praktycznie z tej kwoty około 13 tysięcy złotych. Mirosław Okoński w późniejszych czasach się też próbował tak naprawdę swoich sił w trenerce, tak? Natomiast no, nie miał tu jakichś spektakularnych sukcesów. Tu mamy karierę trenerską, Górnik Łęczyca, później Czarni Żagan, Warta Poznań jako asystent i Polonia Poznań, tak? Tak właśnie to się to wyglądało. No, zaskakujące było właśnie to, że on podczas kariery świetnie się prezentował, zdobywał mnóstwo bramek, a natomiast kompletnie tego nie przekłada na reprezentację Polski, tak? Dlatego może nie jest tak znany na szerszej tutaj publiczności, jakby ludziom nie jest taką legendą jak Dejna, czy inni piłkarze praktycznie z tamtych czasów. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o kluby, w których piłkarski, który występował, no to był praktycznie legendą piłki nożnej. Także taka zbiórka jest tutaj organizowana. Jeżeli ktoś chce, to może oczywiście wpłacić. Ja nie zmuszam nikogo, tak, natomiast tutaj warto przedstawić. No trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o marskość wątroby, no to jest straszna tak naprawdę choroba. Tak, no wątroba praktycznie odpowiedzialna jest za 200 funkcji w organizmie i gdy ona choruje, tak, jest niesprawna, no to
jest to absolutnie tragedia dla po prostu zdrowia, tak, to tak był, pośledzało to 200 czynności w, po prostu w organizmie. Natomiast to też jest kwestia tego, że tutaj mamy informację, że 8 praktycznie maja Mirek przejdzie kolejną operację, bądźcie Państwo z nami na dobrej nazwy, prawdopodobnie to będzie przeszczep, tak, bo to jest fragment tutaj wątroby, tutaj przeszczep wątroby, no ale to też jest bardzo niebezpieczne, ponieważ nie zawsze przeszczep się potrafi przyjąć, tak, też trzeba po prostu stosować dietę, tak, tutaj jest informacja, odrzucić wszelkie tłuste produkty, tak, suplementację odpowiednio brać, no to jest bardzo skomplikowane i też sytuacja, która wymaga wielu nakładów finansowych, tak. Natomiast Mirosław Okoński, szkoda, że nie występował w ostatnim czasie, tak? Gdzieś był związany z Lechem Poznań w ostatnich latach, gdzieś można było go zobaczyć, tak? Asystentem czy doradcą był w Lechu, natomiast nie udzielał się gdzieś tak publicznie, trudno czy na próżno szukać wywiadu z nim, też próbowałem znaleźć jakiś wywiad, nawet widziałem tutaj, że swego czasu wydał książkę z razem po prostu napisano z Radosławem Nawrotem, natomiast no sam stronie tak naprawdę od mediów, nie jest osobą, która by to wystąpiła o pomoc, dlatego tą zbiórkę zorganizowała jego córka, tak, jego córka. No też trzeba pamiętać, że te czasy, w których on grał, a więc lata 70., 80., końcówka jego kariery, to jeszcze początek lat 90., to nie były takie wielkie pieniądze jak dzisiaj, tak, te pieniądze dzisiaj to są kosmiczne, jeśli chodzi o piłkę nożną, no bo to też jest związane jakby z mediami społecznościowymi, że piłkarze dysponują mediami społecznościowymi, ten zasięg i też reklamowy jest ogromny, tak, dzisiaj w polskiej lidze piłkarz może liczyć na zarobki 3, 4, 5 tysięcy złotych. Ja pamiętam taką wypowiedź Juppa Heynckesa, więc trenera Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium, który dwa razy go prowadził. Raz prowadził Bayern, później miał przerwę, potem znowu prowadził Bayern. To on mówił, że zazdrości, tak? Z podziwem patrzy na zarobki piłkarzy Bayernu, bo on jak grał, tak, no to za jego czasu młodości nie, na takie zarobki nie mógł liczyć. I to mówi tak naprawdę, tak, piłkarz niemiecki. A co dopiero w Polsce, gdzie wiadomo, że Polska w tamtych czasach była biedniejsza, zdecydowanie biedniejsza niż tutaj piłka niemiecka, także na pewno nie były to takie kosmiczne pieniądze, tak jak dzisiaj. Dzisiaj praktycznie piłkarz za jeden rok gry może pozwolić sobie na to, żeby nie pracować do końca życia, tak, nie pracować do końca życia. No ja zawsze przedstawiam jakby kazus Arka Milika, który występując w Górniku Zabrze zarabiał 5-7 tysięcy złotych miesięcznie. W momencie, kiedy przyszedł do Bayeru Leverkusen, to zarabiał aż 300 tysięcy miesięcznie, tak, czyli milion dolarów rocznie w wieku praktycznie 18-19 lat, ale zobaczmy sobie, jaki to jest przeskok finansowy, praktycznie z 7 tysięcy na 300 tysięcy złotych, tak? Także to są potężne, te ogromne pieniądze. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o Mirosława Okońskiego. No szkoda, że się nie przebił do tej reprezentacji, tak? No bo rzeczywiście w reprezentacji po prostu byłby zapamiętany na lata, tak? Byłby praktycznie zapalany, pamiętany na lata. Natomiast to inni piłkarze praktycznie bardziej byli tutaj i są, do dzisiaj są bardziej rozpoznawalni, jeśli chodzi o reprezentację Polski, tak? Reprezentację Polski. No ale są tacy piłkarze, tak? Teraz mamy na przykład Karola Linettego. Dziś Karol Linetty występuje w tej reprezentacji, świetnie się prezentuje w Serie A w Sampdorii, natomiast absolutnie tak nie przynosi tej jakości piłkarskiej na poziom reprezentacji. No nie można mu zarzucić, że jest gorszym piłkarzem, czy nie chce i tak dalej, natomiast nie widać tej jakości, tak? Są tacy piłkarze, którzy świetnie się prezentują w klubie, natomiast kompletnie tego nie przynoszą na po prostu poziom jakby reprezentacyjny, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Tak. Przede wszystkim Mirosław Okoński był znany z tego, że on miał świetną technikę jak na tamte czasy, tak? To było po prostu rzadko spotykane, żeby piłkarz w tamtym czasie miał tak dobrą technikę. No dzisiaj to mamy szkolenie, mamy szkółki, selekcje po studiach, tak? Są trenerzy albo AWF-ie po szkoleniach i tak dalej. Natomiast no, w tamtych czasach, tak, który to po prostu jest Mirosław Okoński, 58 rocznik, te wszystkie te umiejętności na dobrą sprawę ci piłkarze zdobywali praktycznie na podwórkach, tak? Tu mamy informację, był zawodnikiem lewonożnym, występował głównie jako lewoskrzydłowy i rozgrywający, uważany za jeden z największych talentów swojego pokolenia w polskiej piłce, słynął z ponadprzeciętnego wyszkolenia technicznego, pomimo sukcesów w drużynach klubowych nie spełnił oczekiwań w zespole narodowym, w reprezentacji Polski 29 razy strzelając dwie bramki.
Tutaj warto wspomnieć też taką po prostu historię z jego praktycznie życiorysu, że w wieku tam 18-19 lat otrzymał powołanie do wojska, no i na bazie tego powołania trafił praktycznie, otrzymał przydział do Legii Warszawa, gdzie występował wtedy w Legii Warszawa. Został okrutnie znienawidzony w tamtych czasach. Wiadomo, że Lech bardzo mocno rywalizował z Legią. Do dzisiaj praktycznie tak rywalizują. Natomiast rywalizacja między tymi klubami była bardzo mocna, bardzo ostra, silna. No i został bardzo mocno znienawidzony, mówił o tym właśnie Radosław Nawrot w jednym z wywiadów, autor właśnie książki o Mirosławie Okońskim. Natomiast niesłusznie troszeczkę spadła ta krytyka na Mirosława Okońskiego, bo on dostał przydział, tak został zmuszony, tam poszedł akurat do jednostki wojskowej, dzisiaj tego obowiązku w ogóle nie ma. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na grzywdzona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.